Witam wszystkich, to znowu ja, Sarcza. Wy oglądacie kolejny odcinek serii Zagrajmy w Assassin's Creed Origins. Powiem wam, że po tym jak sobie wczytałem grę, aby nagrać kolejny odcinek, to Bajek od razu wylądował tutaj, oczywiście nadal w Fayum, akurat obok tej miejscowości, gdzie ostatnio zakończyłem odcinek. Ale co ciekawe, wylądowałem w tym miejscu i od razu pojawiła się informacja o nowym zadaniu. Mianowicie tutaj widać jakąś młodą kobietę, która stoi tutaj wyżej. Wygląda, jakby szykowała się do samobójstwa, więc od razu pójdziemy to sprawdzić. Nie spodziewałem się, szczerze mówiąc, że tutaj jakieś zadanie mi się rozpocznie, bo miałem plan taki, aby zająć się tym wykrzyknikiem po prawej stronie na wschód. Ale skoro tu się od razu już zadanie rozpoczęło po wczytaniu gry, no to sprawdzimy to. No spokojnie, trzeba będzie z nią pogadać, żeby nie wykonywała nerwowych ruchów. Who are you? What are you doing? Stay back or I'll jump. You want the first person to try and persuade me. Easy. That is a long way down, even for me. It doesn't matter. Nothing matters anymore. The scorpion took my husband's life. There's nothing left for me now. You could find the scorpion that killed him and kill it. Are you mocking me or trying to be cruel? Hey, even bitter laughter is better than death. Hey, why don't you step away from the ledge, huh? We can talk. I don't know what to say. Tell me of your husband. We used to come up here to watch the herons. Two of them built a nest together in that tree. We watched them bring fish for their young. We dreamed of our own children. And you are sad because you did not have any. You're not very good at this, Magi. You're not making me feel any better. There is no way to make you feel better. There is only tomorrow. And then the next day. One moment at a time. What you say is true. I just don't think I can face it. I want to show you something. I will return soon. Hey. Try not to jump. There were some herons nearby, down by that tree. I've got what I need. I should give the feather to the girl. Okej. Czyli trzeba było zdobyć pióra czapli, ale tak się składa, że mam już je przy sobie. Ciekawe, co tutaj Bajek wymyślił. This is for you. A heron feather. Why? It is a C1 ritual. Feathers mean a lot to us. Anubis will weigh all our hearts when we die against Ma'at's white feather. Yours, mine, our loved ones. I know what you're doing. This feather is for my afterlife. Your husband will meet you in the field of reeds when it is time. But it is not a place to rush to. He would want you to live now and be happy. Yes, you're right. He would. I should thank you for this gift. You can thank me by showing me the way down. All right, Magi, you win. This way. No i proszę. I'm sorry. I must seem childish to you. Ah, believe me, no. I understand your grief. That's why you knew what to say, isn't it? Did you lose someone too? Many have lost loved ones to the Ptolemies. Does it get better? It gets better. But you will never be the same. Yes, I already know that. What is your name? I am Tua'a. I am not from here. I come from Crocodilopolis. I am Bayek, from Siwa. What are you doing in Soknopayo Nessos? You're from Siwa? I can tell. You're so nice. Your people are kind. I didn't want to waste my life sewing and weaving for my father. Then I met my husband and we eloped. We didn't have much, but we were happy here. You could return to your family. They will miss you. You could be happy again. I can't go back to sewing carpets. Besides, my father will never look me in the face again. Few fathers would turn away the child they thought they had lost. Leopards! Bajek! Stay back! Niedobrze, ale na szczęście jesteśmy w stanie sobie poradzić.
No i kto by pomyślał, że Bajek jednak będzie potrafił psychologicznie podejść do tej rozmowy i rzeczywiście tę kobietę uspokoić. Dobra, uratowaliśmy ją. Dua, Sobek! I thought we were dead. Are you hurt? No, but that was terrifying. Death isn't so desirable when you really see it. I guess I do want to live. Now she wants to live. Hey, that is good. But we should move before hyenas come for the carcasses. Could you take me to the docks? You have decided where to go then? I'll find that scorpion that killed my husband. No, I think I know what to do. I'll head south, maybe even back to Crocodilopolis. I've always wanted to work at the theater. This place has too many memories for me. Do not forget your family. Your father will miss you, whatever you think. Nie chciałem zabierać tamtego konia, bo bałem się, że może przyspieszymy za bardzo i ominie nas cała rozmowa, ale okazuje się, że już to by było na tyle. Naprawdę bardzo fajny też quest. Cieszę się, że na niego natrafiłem, bo nie był widoczny normalnie na mapie, dopóki mi się Bajek nie pojawił akurat w tamtym miejscu. Dobra, jesteśmy. Here we are. Will you be okay? Thank you, Bajek. I will keep this feather and weigh it against my heart. Go do your hero work. Be safe, Dua'a. Ekstra. Zadanie niespodzianka, można powiedzieć, no bo kto pomyślał, że tutaj będzie nas to czekać, ale bardzo fajnie. Teraz zabierzemy się za tego questa, którego miałem na oku już wcześniej, czyli tamten oznaczony wykrzyknikiem. Najpierw jeszcze pójdę tutaj do tkaczki. Kto wie, może będzie miała jakiś nowy strój. Chociaż ostatnio był problem z tym, żeby ktoś tutaj miał jakąś nową ofertę. Ale zobaczmy w nowym miejscu. No i oczywiście nie masz żadnych towarów. No, trudno się mówi. W takim razie ruszajmy już do tego zadania. Tylko powiem wam, że przeczekam chyba, bo powoli się będzie robiło ciemno. A przeczekamy sobie do dnia w takim razie. Bajek chyba odkrył w sobie takie zdolności do przekonywania innych do swoich racji i kobieta, która kurczę już chciała się zabić, kompletnie zmieniła postrzeganie świata po takiej rozmowie z Bajekiem, chociaż początkowo była mu nieufna, ale później jeszcze Bajek dołożył właśnie tę historię o tych piórach i to też ją między innymi przekonało. Do tego jeszcze później ten atak drapieżników. Tak więc możemy czuć się zadowoleni. Tymczasem co się dzieje tutaj? Everyone! Be careful! The curse of Wadjet! Snakes! Near the villa at night! Fellow Greeks! Stay in your homes after the dark! We have lost our harmony! And an Egyptian curse is upon us! Snakes! From the Egyptian serpent goddess! What curse? What are you talking about? Greeks and Egyptians have lost harmony with each other. The gods are displeased because of it. I'm Nanefer, and I don't know if I'm Greek or Egyptian. I'm an orphan. Lost harmony? What do you mean? The Egyptian goddess Wadjet is sending snakes into Greek quarters at night. Only Greeks have been killed. We are out of balance. See for yourself. Just north of the villa. Okay, I will look into this curse. That was harder than it should have been. Dobra, a więc rzeczywiście na północ, ale czekajcie, to jest tam, gdzie już też byłem chyba. I to nawet ostatnio. Teraz zobaczymy, przekonamy się. Nek! What was that? The gods are rumbling.
It came from just north of here. Must have something to do with this curse. Kurde. What happened here? I should ask around. Zanim popytamy, to jeszcze sprawdźmy poszczególne tropy. No i kurde, mamy węża, rzeczywiście. Dobra, sytuacja opanowana, ludzie, spokojnie. This man was pinned down and died in the blaze. His structure is badly damaged. I cannot go any further. The trail leads outwards. I should look around the courtyard. Dopiero teraz, kurde, zauważyłem, jak Bajek o tym wspomniał, że faktycznie ktoś tu został przygnieciony, kurczę. Lecimy dalej. Kolejny martwy. Ah, I can smell the burnt flesh. This jar does not belong here. I think there is movement inside. Ja, będzie pewnie wąż w środku. To jeszcze najpierw zapytajmy, bo to może być ostateczny trop, coś czuję. Another foreigner cursed by Wadjet. That is three this week. Those useless Greeks had it coming, if you ask me. But what do I know? I am just the lowly Egyptian caretaker who cleans up after the naked Yadit. Hey, be careful what you say. People have died. I need to look around. What you need to look at is the color of your skin, son. Harmony is what we need, not more senseless judgment. Look, some of us have built a shrine in a cave under what is left of the great temple. Why don't you come and honor Wadjet with us? Egyptians have to stick together. Maybe I will, after I look around. Okay. Czyli z tym pogadałem, już nie mogę z tym drugim. Ale jeszcze chciałem to sprawdzić. No i oczywiście. Tutaj, kurde, właśnie ten wąż do tego. Kolejny z tej strony. Dobra, zobaczmy. Gdzieś tutaj mamy nasz cel. Okej. Tam mamy wejście. No i to jest właśnie chyba lokacja, w której już byłem, tak mi się wydaje. Dzbany znajdziesz przed jaskinią. Jaskinia leży na zachód od świątyni Soknopaju. Znajdź kapliczkę nadzorcy. Kurde, tutaj nawet koń, kurczę, zabity. Ale właśnie tutaj byłem również w poprzednim odcinku i rzeczywiście tam zaatakowałem je węże. A, i oczywiście, kolejne węże są. Dobra, sytuacja opanowana. Lepiej właśnie zniszczę te dzbany. Okej, tutaj akurat żadnego węża nie było. Ale tak, no właśnie tutaj wchodziłem i pewnie od nowa te węże się pojawiły. Zbadaj kapliczkę nadzorcy. They are breeding the snakes here. Gods, I hate snakes. No i teraz jest tego zdecydowanie więcej, ale czekajcie, bo mamy możliwość podpalenia tutaj. Proszę bardzo. Wszystko naraz spłonie i nawet nie będziemy musieli się jakoś szczególnie namęczyć, żeby poradzić sobie z tymi wężami. Tylko oczywiście znowu, podobnie jak ostatnio, muszę chwilkę przeczekać, żeby przestało się to palić, no bo sam się nie chcę podpalać zdecydowanie. Dobra. Mam nadzieję, że to już wszystkie te węże. An elaborate shrine to the serpent goddess Wadjet. Widzicie nawet, że tutaj właśnie jest ta skrzynia otwarta już wcześniej przeze mnie. I tu coś mamy. List. Nasz plan zaczyna przynosić plony. Niektórzy Grecy już mówią o opuszczeniu Fayum. Wkrótce będzie ich więcej, jeśli nie ustaniemy w wysiłkach. Nadal będę grał rolę nadzorcy. Ty zajmuj się wężami i wybieraj cele. Pamiętaj, umierać mają tylko Grecy. Nie może być żadnych ofiar po stronie Egipcjan. Patrzcie, jaka kurde farsa.
Co do tego jąkającego się jońskiego psa, złap go po cichu i zabierz do panołki. Rozprawiaj się z nim osobiście. No, mam nadzieję, że już go nie złapali. Pamiętaj, istnieje tylko ta sprawiedliwość, którą sami sobie wyznaczamy. By the sound of it, we'll not have to find the caretaker after all. He has already found me. Rzeczywiście jest tutaj? Oznaczmy sobie w takim razie. Proszę bardzo. Czeka na nas. To mamy dla ciebie niespodziankę. Patrzcie, idealnie będzie trafiony. Jest. Idziemy dalej. Jest. Jeszcze jeden. Gdzie tam uciekasz? Caretaker! The snakes were yours! No właśnie. Masz coś do powiedzenia na ten temat? Czy walczymy od razu? You serve Greeks? Come on then, you worthless Ionian slave! Do your master's bidding like a good Greek dog! I fight for Egypt! Who do you fight for? I serve no one. And I fight for everyone! To co, pogadałeś sobie? Dosyć tego. This is what Ptolemy has done to Egypt. A land out of balance, full of hatred and strife. At least I can rescue the hostage. He's being held by the caretaker's men at Panuki. The caretaker is using the goddess to kill Greeks. Why such hatred? Aya would be sad. It is just as Nanefer warned through his stutter. Egypt has lost harmony. Whoa. Chyba lepiej będzie, jak tutaj zeskoczę na razie. Później przyzwę jeszcze konia. Czyli widzicie, jednak tamtego zakładnika złapali już. O, i proszę bardzo, właśnie na to liczyłem, że uda nam się akurat tutaj się dostać w ramach zadania. Tylko jeszcze zajrzałbym w to miejsce, bo mamy jakiś statek. No, tylko że kurde, ten wierzchowiec cały czas jest na górze. Na razie odejdę kawałek i wezwiemy go znowu. Dobra, od razu lepiej. Właśnie udamy się na ten statek, bo będziemy już mieli to przynajmniej z głowy. A później prosto tam na miejsce, gdzie więziony jest zakładnik. Patrzcie, akurat odpływają. To uwaga. Dopadniemy tutaj ich. Będzie przy okazji szansa powalczyć. Powiem wam, że bardzo mi się podoba ten zakrzywiony miecz, z którego teraz korzystam, bo on właśnie potrafi zatruwać przeciwników. Świetnie się to naprawdę spisuje. Czekajcie, podpalmy jeszcze ich tutaj. Proszę bardzo, jeden podpalony rzeczywiście. Rewelacja. Nawet nie zdążą podejść. Tak jest. Tak to się robi. Pytanie, czy jest tutaj coś jeszcze do zebrania? Nie za bardzo, jedynie możemy sobie uzupełnić strzały. Ale od razu już zostały uzupełnione, dobra. W takim razie spadamy. I wracamy już, kurczę. Jeszcze raz zerknę na mapkę. Tutaj oczywiście są kolejne jakieś miejscówki, ale to kiedy indziej się nimi zajmiemy. Na razie rzeczywiście wyruszmy tam. Mój wierzchowiec tutaj uczynnie oczywiście czeka. Wow, a ty co tutaj? Spokojnie, daj mi najpierw przepłynąć. Dobra. No i ruszamy w te góry. Tam już zapewne mogę się też spodziewać większej grupy wrogów, na których trzeba będzie uważać, ale poradzimy sobie, myślę. Akurat jest to też tak trochę na obrzeżach tego regionu, w którym teraz się znajduję. The caretaker's hideout must be up ahead. A no właśnie, to już będzie tutaj. Na razie cel zaznaczmy. Z tej strony.
Okej. I teraz podjadę może jednak z prawej. Jak będę bliżej, to jeszcze spróbujemy oznaczyć przeciwników, których tutaj jest na pewno pełno. Kryjówki, kryjówka panuki. Oj, bo trochę się zapędziłem aż za bardzo. Ale okej, to jest właśnie ten koleś, jeden. Na razie spokojnie. Przejdźmy sobie, tylko że tutaj w środku mogą być następni, muszę uważać. Niespodzianka, stary. Jest. I teraz zobaczmy jeszcze. Jestem w stanie tutaj jakoś kogoś oznaczyć? Tak nie za bardzo, są w środku, chociaż nie, oznaczyło jednak kogoś. To chyba właśnie dzięki tej zwiększonej percepcji senu mogę nawet przez jakieś przeszkody oznaczać przeciwników. No dobra, czyli tak czy siak ja muszę wejść tędy. Tam są jeszcze jakieś przedmioty właśnie. Czyli się tu za wiele nie widać. Jest tak ciemno. What is going to happen to that stupid stuttering Greek inside? He's going to be sacrificed to Wadjet when the caretaker gets here. Blood sacrifice. The priest stopped that years ago. Our ancestors followed the true path before it was corrupted by false teaching. That's why Wadjet abandoned us to the bastard Greeks. Well, at least he won't escape. You beat him so badly, he's lying in his own blood. He can't even stand. Stupid Greek. He had it coming. He hasn't even started to bleed yet. Wait till the caretaker gets to him. A to dranie. Ale dobra, wiemy przynajmniej, że tam są. No ja rozumiem, że takich nie wypatrzę niestety. Hej! A, już tamte mnie kurde jednak wypatruje. A tu idziesz jeszcze, dobra. Ja na niego sobie poczekam. Świetne są te zabójstwa zza rogu. No było ich tutaj dwóch, tylko gdzie konkretnie? Wydaje mi się, że tutaj bardziej, ale czy ja wiem? Może i tak, czekajcie. Tutaj niby nikogo nie widać. Albo się już przemieścili, albo... nie wiem. Sprawdźmy jeszcze to. Fresh fruit, grain, wine. These must be gifts from the caretaker to his men. To by się zgadzało. W sumie to możliwe, że ten ktoś tutaj wyszedł. Patrzcie, mamy gościa na górze. To ja się z nim rozprawię jeszcze. Nie odmówię sobie. Ah, the smell of rotting flesh. Ja, jakbyśmy tutaj podeszli, to też byśmy to wyczuli. Tam jeszcze... o właśnie, tutaj. Patrzcie. The body looks to be a Greek. It has been here a while. That explains the smell. He was struck down from behind. Naprawdę okropne. Ale jednocześnie widzicie, że możemy tutaj więcej śladów znaleźć. Another of the green Wadjet masks. To już jest pewien schemat, który się powtarza. Bo również w poprzednim odcinku wykonywaliśmy zadanie, gdzie właśnie ta maska się znajdowała. Więc to oczywiście nie jest przypadek, co to to nie. Dobra, tam są jeszcze cywile uwięzieni. Zaraz ich spróbuję oczywiście uratować. Chyba tutaj mamy tylko tego kapitana, mam nadzieję. To niespodzianka. Dobra. I teraz tak. Najważniejsze oczywiście uwolnić zakładnika. Ale jeszcze mamy list. Ojcze, dzisiaj kończę 11 lat i piszę ten list zupełnie sam, bez pomocy matki. Nie widzieliśmy się już od dwóch wylań. Tęsknię za tobą, ale wiem, że nas chronisz. Matka mówi, że walczysz z jońskimi psami. Nie wiem, co to jest, ale matka czasami przez cały dzień modli się o twoje zwycięstwo nad nimi. Pewnego dnia, gdy będę już duży, też z nimi będę walczyć razem z tobą. Jestem dumny z tego, że jestem twoim synem. Wracaj już do domu. Kurde. Rośnie kolejny morderca.
na to wygląda. Miecz zwykły, ale unikatowy. Dobra, tutaj mamy tego. Wydaje mi się, że jeszcze się rusza, prawda? Poczekajcie, jeszcze muszę też tym cywilom pomóc, bo później nie będziemy mieli pewnie okazji. Another shrine to the snake goddess Wadjet. Okej. Chyba, a nie, może to oni się po prostu odzywają, bo już nie wiem. Hymn Wadjet. Bo nie wiem, czy przypadkiem nie ma tu jeszcze jakiegoś strażnika, który ich pilnuje. Nie no, raczej nie. Dobra, w takim razie uwolnijmy ich. A to tylko jeden, ale patrzcie. Pewnie ten żołnierz mnie zaatakuje. Tak, oczywiście. To było do przewidzenia. A ty możesz sobie uciekać. Wygląda ona identycznie jak jedna z kobiet, które zlecały nam questa. Dobra, pora zająć się tym zakładnikiem w końcu. Can you stand? Thank Serapis you're here. I don't think so. They beat me. Be still. I will carry you out. Pomyśleć, że dopiero co z nim rozmawialiśmy. A to już został kurde schwytany w tak krótkim czasie. Wydaje mi się, że nawet nie muszę go przewozić, bo pewnie tylko gdzieś niedaleko muszę go wyprowadzić stąd i to tyle. Okej. Tutaj ten region. Tak, to jest ta odosobniona pustynia na 37 do 40 poziomu. Na razie to zostawiamy. Tu jeszcze jesteście, chodźcie. Ja wam nie popuszczę, tym bardziej, że ta kobieta tutaj stoi, więc nie chcę, żeby jej się coś stało. Dobra. Gdzie uciekasz? Atak bandytów, zostaw! Ale się porobiło, ale dobra, udało się w każdym razie. No i tutaj już mamy naszego zakładnika położyć na ziemi. Tutaj chyba będzie bezpiecznie. Dobra, zabierzmy go. I możemy pogadać. To jest swoją drogą ciekawe, że on zawsze od razu wstaje, każdy taki cywil, którego ratujemy. Can you walk? They beat me. They beat me because they thought I'm Greek. Wait, what happened to your stutter? I was scared when I first met you. It makes me stutter. By the gods, is nothing true. Well, you are alive, Nanifa. Be thankful. I'm alive, but Egypt is out of balance. You must know, Magi, the law is harmony between all peoples. May Serapis unite us all. That is the end of the caretaker's cult. But Nanifer is right. Egypt is out of balance. And that is the order of ancients doing. No i właśnie. Dlatego takie zadania też, kurczę, warto wykonać jeszcze przed zrobieniem misji fabularnej, tutaj akurat związanej z krokodylem. Dostaliśmy lekki łuk legendarny, jak widzieliście. Łuk Wadjet. Tylko, że trzeba by było go ulepszać oczywiście, bo jest tylko na 20 poziomie. Ale myślę, że ten łuk drapieżcy i łukłowcy sobie pozostawię. To powiem wam tak, jak tutaj sobie zerkniemy na mapkę, to właśnie jeszcze trochę na zachód jest jedna miejscówka. Wydaje się być oddalona od pozostałych zadań, więc pewnie raczej się tam nie wybierzemy w ramach questa, a skoro jestem blisko, to można by było od razu też się tym zająć. Więc wyruszmy tam, bo to mi też wygląda na jakiś obóz przeciwników. A później ewentualnie jeszcze myślę o tym, żeby udać się na wschód, bo tam również było parę miejscówek tutaj w Fayum, którymi można by się zająć, które można by wyczyścić. To będzie taki dobry moment, żeby jeszcze to zrobić. A nie, tutaj mamy tylko gniazdo sępa. Nie ma najmniejszego problemu, żeby to zaliczyć, myślę. Tylko, że tego właściwego sępa jeszcze nie widzę, a może on już tu lata, dokładnie. To mamy problem.
chyba że wyląduje za chwilę. Możliwe, że tak zrobi. Kurczę, w locie będzie ciężko trafić, chociaż oczywiście jest to możliwe. Żeby właśnie nie zaalarmować ich tutaj, bo jest ich sporo. Dobra, bierzemy łuk drapieżcy. Zaatakujmy. Dobra, sprawa załatwiona. Lokacja ukończona. Przy okazji zobaczę, czy czegoś tutaj nie ma. Sępy się zawsze czają na jakieś ciała, ale akurat tutaj nie, no mamy parę rzeczy jednak. Sępy, pióra Peneusa odkrywcy. O, proszę. Coś właśnie na temat sępów możecie sobie poczytać. Bezkrupulatne zapiski pewnego dnia trafią do Wielkiej Biblioteki Aleksandryjskiej. A ciekawe, może faktycznie ten Peneus odkrywca jest jakąś historyczną postacią. Tych smaczków w tej grze jest mnóstwo właśnie nawiązujących do historii. Ale to właściwie też w każdej części Assassin's Creed się coś takiego znajduje. Dobra, więc tak jak wam mówiłem, udamy się teraz nieco bardziej na wschód, bo interesują mnie te miejscówki. Tutaj będziemy mieli do czynienia albo z grobowcem, chociaż to mi na grobowiec nie wygląda, albo z kamiennym kręgiem w takim razie. To spotkamy się mniej więcej w tym miejscu, gdzie przejmowałem już tę kryjówkę wcześniej. No i to już będzie tutaj. Muszę ogólnie uważać, bo mimo że już tę lokację wcześniej zaliczyłem, to właśnie, pojawili się przeciwnicy na nowo. Pytanie, czy będę w stanie tędy przejechać. Uda się jak najbardziej. Tylko mamy właśnie przeciwnika, tak jak myślałem. Spróbuję go pokonać. I przejdziemy dalej od razu. Tutaj chyba jest bezpieczniej, niż tam się przedzierać przez sam środek tej kryjówki. Jeszcze tam te krokodyle były. Ale dobra, tutaj właśnie mamy nasz prawdopodobnie kamienny krąg. Teraz zobaczymy. A jeśli tak, to będzie oczywiście kolejna dawna rozmowa Bajeka ze swoim synem Khemu. Tak, to jest oczywiście kamienny krąg, tak jak myślałem. Pierwszy raz na wodzie. To zobaczmy, jakiego boga tym razem tutaj poznamy. Trzeba będzie znowu dopasować te gwiazdy. Na początek oczywiście wysłuchamy rozmowy Bajeka. Papo, why do people die? We are not gods. Everything must die. It is what Amun has ordained for us. Will we be together in the afterlife? Be brave and strong. Fight for justice. Do not lie. This is all anyone can do. Ma'at will decide if we are worthy to walk together in a field of reeds. I'm sure you will though. Your car is good. No i kurczę, później Bajek stracił syna. Pisces, the two fish, joined by the thread of this life, they are forever balanced between the afterlife and the underworld. No dobra, jak widzicie, to będzie dokładnie to miejsce, więc połączmy. I w sumie to chciałbym za chwilę zobaczyć, ile już tych kamiennych kręgów zwiedziłem do tej pory. Tylko że chyba muszę najpierw sobie zaznaczyć to zadanie, żeby to widzieć. No ale właśnie za moment się przekonamy. Punkty doświadczenia oczywiście dostanę w nagrodę. Proszę bardzo, kamienny krąg ryb. I rzeczywiście zerknijmy na chwileczkę. Przysięga Bajeka. 6 na 12, czyli równo połowa za mną. Drugie tyle jeszcze muszę gdzieś odszukać. No zobaczymy. Stopniowo będziemy się tym oczywiście po kolei zajmować. Teraz udamy się tu, w to miejsce. Tylko że wygląda na to, że trzeba będzie chyba się wspiąć na górę.
Ale zobaczymy. Na razie póki mogę, to przejadę sobie konno. Jak najbliżej się tylko da. A kiedy już pojawi się taki punkt, gdzie nie będę w stanie podjechać, to się właśnie wespniemy. Może nawet nie będzie tak źle. Myślałem, że będzie bardziej stromo. Ale widzę, że nawet z tej strony mogę sobie podjechać na górę. Pytanie teraz, czy są tu jacyś przeciwnicy? Wydaje się, że mamy tutaj zwierzęta i to może być jakieś legowisko. Tak. Legowisko Lamparta tym razem. Dobra, tutaj mamy tego właściwego. Sporo można by było tutaj też zgarnąć futra, tylko że wiadomo, ja już mam tutaj na tyle dużo tego futra, że może mi starczyć chyba już do końca pewnie. Przede wszystkim to ja muszę odnajdywać gdzieś tam po drodze kryształy, które są jeszcze najbardziej potrzebne. Dobra, zakradniemy się tutaj i mam nadzieję, że stąd będę w stanie tego Lamparta upolować. Kurde, nie mogę niżej przycelować. Da radę w ogóle tak? No właśnie, nie mogę w ogóle niżej już celować i nie jestem w stanie go trafić, ale spokojnie, może jeszcze da radę. Teraz też nie mogę niżej, no kurde. To pojawia się nieoczekiwany problem w takim razie. Nie jestem w stanie bardziej, dobra. To chyba zejdę w takim razie. Bo nawet jednego, kurczę, nie trafię niestety. Podpalmy to jedynie chociaż trochę. Ale i tak, kurczę, nie trafi ani jednego. Dobra, lecimy. Mam nadzieję, że ten główny Lampart, kurczę, nie uciekł gdzieś totalnie w inne miejsce. No, gdzieś wybył, ale nie jestem pewien gdzie. O, tu jesteś. No to mam dla ciebie niespodziankę. Tak jest. Legowisko Lamparta. Lokacja ukończona. Wow, ile futra. I tutaj chyba będzie jeszcze kryształ. A nie tym razem. Trzeba się obejść smakiem. No ale okej. To co chciałem, to zrobiłem tutaj. Proszę bardzo. Więc ta część rzeczywiście zaliczona. Tutaj tak naprawdę jeszcze mnie na przykład korci, żeby odblokować sobie ten punkt widokowy. Ja chyba tam się teraz wybiorę, bo chcę mieć też właśnie jakiś punkt szybkiej podróży w samej oazie w Fayum. Bo oczywiście odkryłem parę odcinków temu ten cały region, ale niestety nie mogę się tam przenieść taką szybką podróżą, żeby móc szybko się tam przedostać. Na razie jestem tylko zmuszony, żeby przepłynąć tam łódką, czy po prostu przepłynąć wpław. Ale żeby ułatwić sobie to na przyszłość, to właśnie spróbujemy tutaj teraz jeszcze raz udać się łodzią. A następnie przejechać prosto do punktu widokowego. Na razie nawet możemy jeszcze ominąć te różne miejscówki oznaczone pytajnikami. A nimi zająć się w którymś odcinku w przyszłości. Grunt w tym momencie, żeby po prostu zaliczyć właśnie sobie ten punkcik i mieć później możliwość przeniesienia się tam jak najszybciej. Ja właśnie jeszcze zanim do tej oazy będę przychodził tak na dłużej, to jeszcze mam przecież dużo do zrobienia w tej głównej części Fayum. Bo tam też są jakieś, nie dość, że pytajniki, to jeszcze kilka zadań do zaliczenia. Jejku, już myślałem, że sobie połamię za chwilę kręgosłup bajek. Skoczył na główkę, kiedy było tak płytko. Dobra, wzywamy naszego wierzchowca. I podjedźmy. Ruszamy w tamtą stronę. Tutaj właśnie jest pełno tych znaków zapytania dookoła, ale ja na razie się nimi zajmować nie będę, tak jak już wcześniej mówiłem. Tutaj też jest chyba na tyle płytko, że mogę sobie konno bez problemu przejechać. Trzeba przyznać, że to jest naprawdę ładna lokacja, kurczę. Filadelfia odkryta. O, czyli tutaj nawet mamy punkt szybkiej podróży. No to też mi to jak najbardziej pasuje, bo też się tu będę musiał i będę mógł się przenieść. Ale to nie zmienia faktu, że i tak na koniec tego odcinka chcę jeszcze dostać się na ten punkt widokowy tutaj przed sobą, bo wcale to nie jest tak daleko. A będziemy mieli w takim razie już dwa miejsca na szybką podróż.
przyszłości do wykorzystania. No i okej, tak więc jesteśmy. Skoro jesteśmy też w nowym miejscu, to zobaczmy, czy tutaj możemy jakiegoś nowego wierzchowca jeszcze wykupić. No i nie za bardzo, kurde, czyżby to oznaczało, że ja faktycznie już wszystkie wierzchowce wykupiłem i wszystkie stroje dla Bajeka? Może i tak, bo w sumie już mam tego naprawdę dużo. No ale okej, tutaj mamy to miejsce. Jeszcze coś jest do przeczytania przy okazji. Wiersz rolnika. Filadelfia, kraina zboża i złota, z której dziś została tylko sterta błota. Okej. Synchronizujemy. No naprawdę urocza miejscówka, musicie chyba sami przyznać. Będzie tutaj co robić w przyszłości. Tak jak mówię, no jeszcze niekoniecznie teraz, ale za jakiś czas się na pewno tutaj jeszcze wybierzemy. Zadania to akurat bardziej na południu, gdzieś pewnie właśnie w tamtą stronę się znajdują, ale również tych dodatkowych lokacji jest tutaj naprawdę całkiem sporo. Tak więc ja na koniec wykonuję skok wiary i z wami się pożegnam. Dziękuję wam za oglądanie tego materiału do końca i usłyszymy się kolejnym razem. Cześć!